No, witaj imperialistów, tutaj Lukas. Wraz z Enebą przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym są do wygrania aż 3 klucze do ostatniego DLC do Europy Universalis 4, do Emperora. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać dowolnie chociażby jeden z tych kroków, które tutaj macie, czyli na przykład zasubskrybować mój kanał, dołączyć do Discorda, zarówno mojego, jak i Eneby. Im więcej z tych kroków wykonacie, tym większa szansa na Waszą wygraną. Do końca konkursu zostało 18 dni, więc spieszcie się. Wszystkie linki do konkursu są w opisie. Ach, nasz Kraków, piękny roku pańskiego 1897. Kraj, w którym dosłownie każda prowincja produkuje zasłużony smog ze spalonych prowincji. Dosłownie, każda jedna mi się pali. Plus te fabryki. Boże, czuję się dumny. Prawdziwy Kraków został stworzony. Kraj, który po ciężkiej wojnie wciąż ma długi do spłacenia. Nawet dość spore. I niestety nie wychodzi na plus. I kraj, który wciąż ma bardzo potężnych wrogów w postaci Prus, Austrii i przeogromnej Rosji. Mamy 124-tysięczną armię, no, która niestety musi ulec zmniejszeniu, bo nas na nią nie stać totalnie. Jak i no, floty, której po prostu nie mamy, bo nam chyba zatonęła gdzieś tutaj na Bałtyku. Potem będą jej ludzie szukali. A nie, tutaj mam w handlu lubeckim transportowce. Po co mi one? Ale jest to kraj, który z niezrozumiałych dla mnie powodów pobił rekordy oglądalności materiału na moim kanale. 45 tysięcy wyświetleń, prawie 5 tysięcy łapek w górę. Po prostu wow! Co wam się w tym podobało? To ja nie wiem. Ale cieszę się, że się podobało, więc zaczynamy dalej naszą rozgrywkę. Zaczynamy od przywrócenia prawa i porządku na naszych terytoriach. Trzeba poradzić sobie z tymi wszystkimi złymi buntownikami, którzy niestety nie rozumieją, że nastał nowy ład. No, przynajmniej rewolucja zrozumiała swój błąd. Na naszych nowo zdobytych terytoriach przywracamy jedyną słuszną, tradycyjną wiarę. I przyłączamy teraz kolejne nowo zdobyte terytoria ponownie do wielkiego Imperium Krakowa. Międzywojenna gospodarka, jak widzicie, już prężnie nam się rozkręciła ponownie i wychodzimy prawie na 70 golda inkomu na czysto. Na świecie pojawił się dziwny wynalazek zwany elektrycznością. Któż by mógł się spodziewać, że miejscem jego pochodzenia jest brazylijska Rio de Plata. Jako że krakowskie miasta są najbardziej rozwiniętymi miastami na świecie, elektryczność bardzo szybko nam się tutaj wprowadza w każdej z naszych głównych prowincji. Po niecałym roku w Krakowie została wprowadzona nowa instytucja zwana elektrycznością, co powoduje, że teraz w całym kraju możemy masowo rozbudowywać nasze prowincje. Naprawdę, 23 punkty deva już mamy w tej prowincji, a to wciąż kosztuje mi tylko 3 punkty za rozwinięcie. Przecież to jest jakieś OP totalne. Jak bardzo można devować na tym, na tej modyfikacji. Zobaczcie, klikam, wszystko, a tutaj koszty nie rosną. W ogóle, to wszystko nie rośnie. Całym Imperium Krakowa, na odebranych nawet terenach zaborcom, nie ma niższego developmentu niż poziom 20. Chyba uderzamy do 30 w tym momencie. Ech, Polacy nie rozumieją, że ich czas przeminął jednak. W celu dalszej rozbudowy Krakowa zatrudniono jeszcze lepszych doradców. W Gdańsku czas zbudować potężne porty, tak i rozbudować cały tutaj region Pomorza bardzo mocno. Kraków w wyniku rozwoju swoich nowo zdobytych prowincji stał się światowym imperium. Jak to się mówi, Kraków uniwersytetem stoi, dlatego w każdej innej prowincji mam już go zbudowanego, albo trwa tam właśnie jego budowa. Doszło do kolejnej wojny między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi i chyba Meksyk wygrał poprzednie. Czas zacząć przygotowywać nasz kraj do kolejnej wielkiej wojny. Zapasy gotówki zebrane, możemy zacząć rekrutować armię. No to teraz w całym kraju nie mamy mniejszej prowincji niż 30 deva. Potęga developmentu, niespełna 30-kilku prowincjonalny kraj, jakim jest Kraków, w stosunku do Prus, które mają z tego co widzę około 140-130 prowincji. Ma naprawdę zbliżony force limit, jak i troszeczkę więcej manpowera od Prus, jak i całkiem niezły total income, nieprawdaż? Ideologia rządu. Co my tutaj mamy? Pan z wąsem mówimy nie. Drugiemu panu z wąsem mówimy nie. Oligarchia. To mi się źle kojarzy. Rząd
sądy wojskowe. O, tego pana z wąsem to ja lubię. Pół miliona wojska. Prusy, nadchodzę. Generałowi moi gotowi. Gordon, Klakier, Rexar oraz Reivargen. Co prawda tylko 3 armie, ale tutaj mamy 2 generałów, którzy są lepsi w siege'owaniu, więc będą zamienni. Do wojny wołam Papal State, Rosję i za jakiś czas również powinniśmy móc zawołać Austrię, ponieważ powinniśmy za chwilę dostać jeden punkt Favora, dość niedługo. Tym razem już idziemy na imperializm Cassius Belli, na Berlin. Człowiek wojnę wypowiada i zapomina polityki do wojny odpalić. 2 nasze armie na początku wysłałem w kierunku Berlina, jak i próbowałem przechwycić armię pruską. Armię pod dowództwem Gordona wysłałem natomiast na kresy wschodnie, żeby tutaj je zabezpieczał, zanim przyjdą wojska rosyjskie i zaczną okupować ten teren, a przecież mi na tym terytorium zależało. Ta wojna musi być chyba szybka, bo jednak nie stać mi na utrzymanie tej armii zbyt długo. Chociaż trochę pożyczek mogę brać. Nie wiem co tu się stało, ale niemieckie armie natychmiast zaczęły się wycofywać zarówno z moich terytoriów, jak i austriackich, zmierzając w kierunku papieża. Ja natomiast tutaj cały czas próbowałem przechwycić jakieś armie. Berlin strasznie długo się trzymał. Na szczęście Gordon zaczął nam zdobywać forty na kresach wschodnich i za chwilę tam nasz impet uderzenia się wzmocni. Widzicie już tutaj karpet siege'uje, wszystkie forty padły i wszystkie terytoria trafią do mnie po tej wojnie, przynajmniej takową mam nadzieję. No i zobaczmy tutaj bitwę z Prusakami. No niestety mi uciekną, ale może i spróbuję jeszcze dorwać. Gdzieś prowincje obok. Jest, mamy ich. No i wbiliśmy się, mamy niestety chyba gorsze morale, nie mamy, no mamy dużo gorsze morale. Lepszą taktykę. Oraz więcej armat, więc powinna być nasza wygrana. I też tak się nam udało, no ale niestety morale robią swoje. Przeciwnicy są w stanie wytrzymać dłużej nasz ostrzał. Wzywamy Austriaków, nikt się tego nie spodziewał. Armie pod dowództwem Reja i Raksara dokonały rzezi armii pruskich, robiąc kilka stack wipe'ów pod rząd, co spowodowało, że Prusy jakoś w ogóle z tego regionu nam znikły. Zresztą tak jak widzicie, no, kierują się cały czas na południe, na terytoria austriackie, biją się raczej z Austriakami, a te moje duże 130-tysięczne staki omijają szerokim łukiem. Dlatego zdecydowałem się wymienić generałów na tych bardziej do siege'owania i poszedłem po prostu na forty. Okej, tutaj traciłem przez to dużo manpowera, oblegając te fortyfikacje, ale dzięki temu Prusy się w ogóle nie wbijały w moje armie, cały czas uciekały, a ja po prostu zajmowałem fort za fortem. No i za chwilę przejdziemy do karpet siege'owania całego regionu, bo po prostu bota tutaj nie ma. Muszę też powiedzieć wam, że chyba coś na tej modyfikacji się poprawiło, albo przeniesienie Europki na dysk M2 spowodowało, że dalej mogę grać w tą kampanię, więc bardzo mi to cieszy. Jakoś w ogóle nic mi tutaj nie lagowało i dalsze nasze zmagania mogę wam prezentować. Zazwyczaj już po 50 latach rozgrywki ta kampania była już niegrywalna. Po zajęciu kolejnych fortów w centrum Prus, już zdecydowałem, że jedną armię przeznaczę na Carpe Siege'a, kolejne 2 wysłałem na południe do Sardynii, Piedmont, żeby wyjąć ten kraj z wojny. Co? Piękna wygrana bitwa. Jak i kilka kolejnych bitew, do których sprowokowały mnie tutaj armie austriackie. Co prawda nie wszystkie wygrane, ale Sardynia, Piedmont raczej tutaj już nie może z nami dłużej walczyć. W zasadzie czekałem tylko do wygrania kolejnej jednej bitwy i zabierzemy ten kraj, wyjmujemy za pieniądze oraz War Operation. No bo wiadomo, a wojna kosztuje. No i w tym momencie Prusy dokonały się. Chyba Kraków właśnie wynalazł broń atomową. No dobra, jeszcze nie do końca, muszę czekać do 87 technologii. Co za oszukistwo. No myślę, że takowe zdobycze terytorialne mnie tutaj jak najbardziej zadowalają. Praktycznie wypychamy Prusy z Bałtyku. Tylko zostały mi tutaj te 2 prowincje, ale to może w kolejnej wojnie zdobędziemy. No i Berlin staje się integralną częścią Krakowa. W sumie chyba nie poniosłem nawet aż tak dużych strat. No dobra, Atryczy mnie tutaj zabiło. Troszeczkę za dużymi stakami chodzę, ale niestety na tej modyfikacji tak trzeba. Ja nie mogę, znowu przegiąłem. Co tutaj robią 4000 mojego wojska? Skąd one się tutaj wzięły? No i mamy to. Piękny, duży napis Kraków, zajmujący naprawdę spore terytoria. No to co, przygotować wam materiał z Krakowa 1939? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach.
Jeżeli po obejrzeniu tego odcinka wciąż czujecie nie dosyć, zapraszam do obejrzenia odcinka z Gdańska, gdzie tam gramy na modyfikacji Antebellum i powiem wam szczerze, jedna z lepszych modyfikacji do Europa Universalis 4, w którą grałem. Serdecznie zapraszam.